witam wszystkich w kolejnym vlogu na moim kanale. Jesteśmy nad morzem. Przyjechaliśmy na Międzyzdroje na wschód słońca. Wiecie co? Jeszcze chyba nie ma. Jest po czwartej. Się farcą, bo nie musimy pobierać bilecika parkingowego, bo jest od 8. Słuchajcie, my idziemy i tam coś leży. I ja mówię, ty idź sam zobacz, bo ja nie idę. Mówię, ty jakaś foka leży, a to worek na śmieci. Więc idziemy dalej. Chcieliśmy zarezerwować sobie śnieżaki no. Na czwartą. Denver się zazwyczaj cieszy na plaży. Co on chce? On chce wąchać wszystko. Patrzycie dziury? To Deviego dziury. Nie kopię. Denver się tam złości i mnie woła. Słuchajcie, coś już czeka. On się chyba boi, że wejdę do wody. Słuchajcie, bałam się, że będzie mega zimno. No trochę ubrałam się za cienko, mogłam ubrać, słuchajcie, dłuższe spodenki, ale naprawdę jest ok. Dobrze, że wzięłam skórę i jest dobrze i jest naprawdę przyjemnie. Wschód słońca jest przepiękny. Naprawdę, wszystkim polecam. W sumie to jest chyba mój pierwszy wschód słońca ogólnie w życiu. Niedługo lecimy do domu, no i tak, chcieliśmy zacząć fajny poranek, więc co kochani, miłego dnia. Mamy już tak do samochodu, a mnie już do mnie, no jak tam moja randka przybiła twoją? Bo ja kiedyś Miosza zabrałam do muzeum. A to jest też moja randka, też nas zabrałam na wschód słońca. On sobie, słuchajcie, przywłaszczył, że to on zabrał. Kochani, jesteśmy w domu, pokażę wam pierwszą rzecz, taki zrobimy spoiler, pierwsza rzecz do naszego nowego mieszkania, nie pokażę wam sofy, ale pokażę wam stół, bo przyszła i musimy sprawdzić, czy nie było żadnych uszkodzeń i czy wszystko się zgadza, bo w opinie były różne. Chłopaki już sprawdzają, nasze chłopaki. Wygląda on tak i zamawialiśmy go, słuchajcie, z Allegro i ma być prostokątny. Denvi, jak tam? Myślisz, że będzie wszystko dobrze? Paką ci pomaga. Wygląda na dobrze zabezpieczone, tylko właśnie słyszałam, że wykonanie jest nie bardzo. Zobaczmy tylko blat, głównie blat zobaczmy. No i o Jezu, jeszcze tego! Jest taki marmur, o, tylko chodzi o to, czy tutaj nie było nigdzie pouszczerbiane, tak jak ludzie mówili, trzeba to wyjąć i obejrzeć z dwóch stron. W ogóle jaki duży, zacznijmy od tego, sprawdźmy tutaj. O, tam były jakieś pozaklejane takie łatki, ej, chyba u nas przyszedł dobry. On tu jest wszystko ok, wygląda on tak. Widzicie tutaj? Trochę takie pozamalowywane, pouszczerbiane trochę, ale nie rzuca się w oczy. Niektórzy ludzie wstawiali, że mają mocno. No, tu też. Już ma rację, że w sumie będzie chociaż gdzie to postawić, czy kwiaty, czy talerze, a nie jak goście zawsze przychodzą, to tak wiecie. Mały jeden stolik, jedni na kolanach jedzą i tak wie. No niby kupimy hokery do wyspy, ale no... Może i lepiej, że jest jednak większy ten stolik. Zdjemy i lecimy do galerii w poszukiwaniu sukienki, bo nie wiem, czy wiecie, ale jestem świadkową na ślubie mojej mamy i byłam ostatnio na poszukiwanie, tak jak widzieliście, kochani, na TikToku. Sukienki, nic nie znalazłam, ale teraz widziałam, że parę osób stawia, że Włochy to są jakieś promocje i tak weszłam na stronę internetową i parę sukienek mi się spodobało, ale nie wiem jak rozmiarówką, tam jest rozmiar 42, więc musiałabym to przymierzyć i zobaczyć jak to będzie wyglądało, czy wejdę i zobaczymy ogólnie jakie są fajne rzeczy, a jak nie, to jutro idziemy do Gorzowa, do rodzinnego miasta, bo tam jakieś nowe sklepy otworzyli w galerii, no wiadomo, nowe sklepy większe, więc może tam coś znajdę. Poszliśmy z Denverem na dwór i teraz słuchajcie, jedziemy do Kaskady. Mieliśmy je do Galakcji, ale jedziemy do Kaskady i tak. Tikal Max i Mojito. Może jeszcze jakiś sklep. Nie w Kaskadzie. Przypomniał, że ta sukienka, którą chciałam, była w Galakcji jedna sztuka, więc jednak jedziemy do Galakcji. Dobra, mamy taką sukienkę. O tą sukienkę mi chodziło. Nie wygląda w niej wcale dobrze. Nie dopnę się niestety w plecach. Był jeszcze taki bardziej różowy, coś takiego jak mam paznokcie. Co do tej, to szczerze mówiąc nie wiem, trochę mi się tutaj rozchodzi. Nie wiem, chyba jest trochę mimo wszystko za mała. Nie wiem. Dobry kochani, zaczynamy przygotowania do świąt. Mąż tutaj przygotowuje już rzeczy świąteczne.
A tak naprawdę zabieramy te wszystkie rzeczy do rodziny, bo nasze nowe mieszkanie jest mniejsze, nie mamy tyle półek i po prostu damy to tam na strych, żeby sobie czekało na święta. Jesteśmy teraz po Stokrotką, czekam na Miłosza, poszedł po jakieś napoje. Znacie te takie obawy, bynajmniej ja takie obawy mam, no, że ja nie lubię, jak ktoś zostawia auto odpalone, bo co jak zjedzie czy coś. No to właśnie teraz już wychodzi z auta, jest taka sytuacja. Czekam teraz po Stokrotką, Miłosz poszedł szybko po... że wychodził z auta i nie zaciągnął ręcznego. I auto zaczęło nadjeżdżać, a ja do niego Miłosz, on szybko wskoczył do auta. A ja złapałam za ten ręczny i tak do góry. Kliknęłam do góry i puściłam i w ogóle go nie zaciągnęłam, ale na chwilę się auto, tak wiecie, zatrzymał odruchowo, ale się zestresowałam. Masakra! Więc te obawy czasem się sprawdzają. Jesteś taka hot, temperatura. Tak, wyciągam kamerę, to mi już nagle nie śpiewa i jest taki poważny. Dlaczego? Dobra, jestem w przymierzalni. Powiem wam, że weszliśmy do Rizeft. I zobaczcie, udało mi się znaleźć trochę sukienek, więc będziemy przymierzać. A może coś z tego będzie? Miałam rację, że tutaj są rzeczy, których nie ma u nas. Zobaczcie, znalazłam taki jeszcze fajny topik. To nie jest prawda sukienka, jest też na promocji. Patrzcie, podoba mi się. Wygląda serio bardzo ładnie. Ciekawe, fajne, fajne. Dobra, tu mamy taką sukienkę i jest po pierwsze, jest tylko mały rozmiar, więc jest trochę tutaj objęta, ale wyglądam źle. Tak mi się przynajmniej wydaje. Co nie? Miłosz? Nie, 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 ale gdyby był jakiś cienki pasek, czy przepasany, to lepiej mi na to. Ale nie wiem, czy ogólnie tak nie czuję się dobrze, że nie tak fajnie, żeby no. Iść. Dobra, tak wygląda ta sukienka, tylko Miłosz, wiecie co, poszedł jeszcze po pasek i to też jest dosyć mniejszy rozmiar. I tu ona ma taki rozpierdzielnik, ale nie wiem, czy się nadaje. Tylko to jest wesele, to jest ślub cywilny. I potem idziemy tylko na obiad. Dobra, kochani, było ciężko ją strasznie zakryć, ale teraz mam taką sukienkę i ją biorę. Ja już nie przymierzam żadnych tutaj sukienek, ja już sukienkę wybrałam. Tutaj pięknie trzymam mi biust, bo nie mam stanika. Tutaj fajnie wszystko przypasa, fajnie tak mi zabrało talię. W ogóle tutaj trochę ona inaczej widzę, że w aparacie wygląda, ale na żywo jest naprawdę ładniejsza. Ale ogólnie wygląda bardzo ładnie. Więc po prostu ją biorę, a że moja mama ma w podobnej kolorze tę sukienkę, to ją biorę, bo będziemy do siebie pasować. Nie będziemy się gryźć, więc taką biorę. Poszliśmy jeszcze teraz do Górki i Kulki na... Ja wziąłam lemoniadę, już wziął loda oczywiście czekoladowego, ale to są najlepsze lody od dawna, jakie jadłam, bo jak jesteśmy w Szczecinie, to no, były naprawdę bardzo średnie, przyszliśmy tutaj petarda, więc zapraszam wszystkich do Górki i Kulki. Witamy z wieczorkiem. Jesteśmy dalej u rodziny, podjęłam ostatnio współpracę z My Best Farm suplementami i jestem w trakcie właśnie testowania suplementu My Best Complement i właśnie robiłam, kochani, Instastory, więc teraz lecimy coś zjeść. Chyba jednak zostajemy urodzin. Dobrze, wzięliśmy wszystkie rzeczy. A co do sukienki, wzięłam tą taką w kwiatuszki. Tu się wyświetli zdjęcia, chyba że mówiłam wcześniej, ja nie pamiętam. A teraz lecimy, bo jest już wieczór. Miałam robić jeszcze jakąś fajną taką sesję na Instagrama, ale chyba pójdę na wschód słońca. Witam wszystkich w kolejnym dniu. Dzisiaj mamy dzień ślubu. Malowałam się dzisiaj w aucie. Zostawiliśmy domwerka u babci. Ubraliśmy się i teraz jedziemy do naszego rodzinnego domu, ale wcześniej muszę, słuchajcie, zawieźć ciasta, które upiekłam do miejsca, gdzie będziemy potem jedli obiadek. A do uroczystości mamy jeszcze, słuchajcie, 2 godziny, więc myślę, że spokojnie zdążymy. Zrobiłam jeszcze wczoraj takie oto paznokcie na szybko. Zastanawiałam się, czy zdążę, ale zrobiłam różowe, takie wiecie, pod kolor sukienki. No i na razie jadę w ciapkach, w takich klapkach, a potem będę musiała ubrać na obcasy, więc ja nie wiem, jak ja potrzymam. Jest chwila przed 12, idziemy teraz porobić sobie jakieś fajne zdjęcia, no i potem jedziemy już do urzędu. I już po wszystkim zbieram kwiaty, koperty, lecę odwieźć do domu i słuchajcie, jedziemy na salkę. Teraz oni poszli, a słuchajcie, to jest moja młodsza siostra Amelka, pomachaj do widzów, patrzcie jak ładnie ubrana, jak uczesana, ślicznie wyglądała. Kwiaty pomagała nam zbierać, mega szybko to trwało, ale było stresujące, było bardzo fajnie. No i co, widzimy się na salce albo w ogóle potem.
już wracamy, zrobiliśmy jeszcze sesję poza fotograf, jak jestem ja zrobię zawsze super zdjęcia i tak było teraz. Było bardzo fajnie, mama może do nas przyjdzie na nowe mieszkanie, bo nie wiem czy wiecie, ale my się wyprowadzamy, przenosimy, więc będą bardzo fajne vlogi. Widzę, że makijaż mi tutaj nie spłynął do końca, więc jest git. W ogóle chcę wam coś powiedzieć, była jedna brama, nie wiem czy wam mówiłam, ale jak wyszliśmy, jedliśmy obiad, to taka pani siedziała od rana, jak byłam o 10 zanieść ciasta, to też ona tam siedziała. I potem się okazało, że ta pani jest do nas, do mamy, miała róże i ona po prostu robi bramę, ale jakby w restauracji, jak my jedliśmy. Dla mnie trochę dziwne, ale ta pani też była chyba trochę taka chora, nie, Miłosz? Ale no, Miłosz chyba się z tego też śmiał. Dobry biznes w sumie, że od rana siedzi, 2-3 wesela będą, ta kwiatka dostanie w zamian jakieś flaszkę czy coś. No, bo pani czekała w ogóle na jeszcze resztę wesel. Normalnie w środku siedziała i czekała. Następny miał być. Można? Można.